Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Jacek miał 45 malin, zjadł 14 malin. Ile malin mu zostało? Więc może zacznijmy od oczywiście odejmowania, czyli 45 odjąć tyle, co zjadł, czyli odjąć 14. Ja sobie to podzielę 14 jako 10 i 4, czyli na początek odejmę 10, a później jeszcze 4. Tak mi będzie łatwiej. Czyli od 45, gdy zawieram 10, to zostanie mi 35, ale jeszcze muszę odjąć 4. Więc 5 odjąć 4 to tu zostanie mi 1, więc zostanie 31. I już mogę podać odpowiedź. Jackowi zostało 31 malin. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.